Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Siła myślenia. Siła myślenia, siłą tworzenia. Myślisz o dobru, do niego zmierzasz. Magnetycznie wokół siebie to tworzysz. Mało podoba ci się twoje życie? Zmień swoje myślenie, siebie należycie. A stworzysz lepsze otoczenie swoje. Co pomyślisz, to przyciągniesz. Czas więc się zastanowić nad jakością swoich myśli. Podobnie jest z twoimi słowami i czynami. Wszystko wokół to posłańcy, którzy powrócili do ciebie. A ty narzekasz. Na kogo? Możesz na siebie. Chcesz zmian? Proszę. Zmieniając swoje myśli, słowa i czyny, przyciągniesz do siebie ich skutek zwrotny, dobry lub zły. Czy łatwo to pojąć? Odpowiedź brzmi tak. Kochasz? Jesteś kochany. Puste wiedziesz życie, pustka wokół ciebie. Dążysz do wyzysku innych, jesteś wyzyskiwany. Za mało dbasz o swoje ciało, jesteś zdrowotnie poniewierany. Obserwuj uważnie siebie i otoczenie, a przez uważność wiele spostrzeżeń tobie przybędzie. Nad prostotą wydarzeń codziennych i zależności ich oczywistych zastanowić się można i trzeba koniecznie. Inaczej się zgubisz, stracisz wątek życia i siebie ducha. Skutek zwrotny o zabarwieniu radości lub smutku. W Pana Stworzyciela miłości i prawdzie lepiej być zanurzonym i działać, niż cierpieć z własnej głupoty i próżności. Przemawia Pan Stworzyciel codziennie poprzez stworzenie do duchów ludzkich. Wam wystarczy mowę Pana poznać, a szybko łuski spadną z oczu i nastąpi radosne przebudzenie. Ludzki duch pozna, że jego ciało to tylko ziemskie narzędzie i gdy konsekwentnie podąży dalej, ze zdumienia coraz bardziej otworzy oczy, widząc, że Pan Stworzyciel jest i poprzez swoje stworzenie, mówi Pan bardzo wyraźnie, wystarczy słuchać odczuć swoich. A tworzy się wyraźna droga jak tęcza, po której jak po moście podążać możecie do dobrze znajomego domu, gdzie ciepło i miłość duchowa wokół jest zawsze. Panu Stworzycielowi po stokroć dziękujcie, że mowa Pana jest taka jasna i brzmi pięknie. Codziennie Panu dziękujcie, której barwy w myślach, słowach i uczynkach nieście. Żyjąc, dziękujcie życiem za dar bogaty od Pana Stworzyciela. Lepiej Panu Stworzycielowi, duchowi ludzkiemu służbę czynić w dobrych intencjach. Po cóż mieliby szkodzić sobie, bo przecież Panu Stworzycielowi kropla bez możliwości jest w stanie zaszkodzić. Duch ludzki jak wiatr na liściach, jeden powiew był i już go brak. Zasadniczo nikt go zauważył. Smutne smutasów jest ziemskie bycie, lecz tych zostawcie ich Panu ciemności. Jak za mało wiecie, to macie właściwą księgę, w której Pana Stworzyciela słowo rozjaśnia wszelką ciemność i jasno pokazuje drogę. I zostaje tylko po niej iść. Jasne Pana Stworzyciela drogi są najlepsze. Za co dziękujcie Panu Stworzycielowi serdecznie.